Poseł Andrzej Maciejewski zorganizował konferencję prasową, na której podsumował swoją ostatnią wizytę na Litwie. Poseł na Litwie przewodniczył delegacji parlamentarzystów z Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas konferencji poruszono również temat wyborów samorządowych, a także wspomniano o Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Proszę Państwa, mamy tam ponad 200 tysięcy Polaków, którzy potrzebują prawdziwej pomocy, może nie do końca materialnej, ale tej moralnej, tej edukacyjnej, tej historycznej. I tutaj mój gorący apel, nie bądźmy obojętni, zróbmy wszystko, aby nasi rodacy poczuli, że ta macierz o nich pamięta, że oni nie chcą o sobie mówić Polonia. Oni nie są Polonią, oni się czują Polakami. Oni mówią o sobie, że są Polakami. No i proszę Państwa, no, w okręgu wileńskim to nie jest mniejszość, to jest większość. Byliśmy na spotkaniu u mera, spotkaliśmy się z polskimi radnymi w Radzie Miasta Wilna. Tam mamy 10 radnych. Mamy 10 radnych w Wilnie, proszę Państwa, polskich, Polaków. Mamy 8 posłów w parlamencie litewskim. To pokazuje, jak naprawdę jesteśmy tu silną, aktywną społecznością. Tylko jeżeli przykładowo ktoś wydaje gazetę typu Kurier Wileński, a żadne firmy polskie nie chcą pomóc w reklamach, a mówię tu o Orlenie, mówię o PKO BP, o PZU, które są obecne na terenie Litwy i nie pomagają reklamami polskim mediom, to coś znaczy i to pokazuje, że coś się złego dzieje i tutaj musimy się nad tym pochylić. Poseł Maciejewski zadeklarował, że partia Kukiz15 wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Olsztyna. Na pewno nas interesuje kandydat, nasz kandydat z listą Kukiz15 na prezydenta Olsztyna. Miejmy świadomość tego, tak? Tutaj to muszą być osoby silne, które będą ciągnęły listę. Proszę Państwa, główny miernik, który nas interesuje, to jest obok profesjonalizmu, kwalifikacji, po prostu czystość. Andrzej Maciejewski uważa, że wybory samorządowe powinny zostać przesunięte na 2019 rok. Zgodnie z ustawą 11 listopada na dzisiaj powinny odbyć się za rok wybory. Ale pan prezydent wyszedł z inicjatywą referendum i w tym momencie jest taka prawda, nie mogą w jednym dniu odbyć się i referendum, i wybory. Prawo na to nie pozwala. Warunki techniczne, warunki lokalowe nie pozwalają na to i tutaj ja jestem zwolennikiem wydłużenia tej kadencji. Było spotkanie u prezydenta, gdzie byłem obecny w maju i ja sugerowałem przenieść wybory osobiście na rok 2019, na kwiecień, maj. To była moja sugestia, prezydent się temu przysłuchiwał. Wiem, że trwają dyskusje w klubie partii większościowej, czyli Prawa i Sprawiedliwości nad przesunięciem, ale bardziej chyba w kierunku w mojej ocenie, to jest moja ocena, na jednak wydłużenie, a nie skrócenie. Pytanie, czy to będzie wydłużone o 2 dni, czy 3, czy miesiąc, czy 4 miesiące, nie wiem. Wiem jedno, że to sprawę trzeba załatwić ustawowo. Tego nie da się zrobić jedną decyzją. Poseł jest przekonany, że w polskim prawie Regionalna Izba Obrachunkowa wcale nie jest potrzebna do tego, żeby kogoś odsunąć ze stanowiska. W polskim prawie, bez RIO, prawie, które prowadziło Platforma i PSL, tak to się stało w przypadku pani wójt ze Stawigudy, tak się stało z panem wójtem Kozłowa, bez wyroku sądowego, na wniosek prokuratorski, te osoby były odsunięte od pracy jako wójtowie. I chcę powiedzieć, że takie zmiany wprowadziło PO i PSL. Tylko o tym już nie pamiętają i zapomnieli, jak to było. Nie trzeba RIO, proszę Państwa, żeby to zrobić. CBA inwigilowało już wcześniej samorządowców i przykład właśnie sprawy pani wójt ze Stawigudy. Ja się tym zapoznawałem i rozmawiałem w pani wójt w sprawie z panem ministrem Kamińskim i szefem CBA i o tym była dyskusja. To jest sprawa spadkowa po czasach PO-PSL. Trwała inwigilacja na maksa samorządowców, tylko o tym panowie nie mówią i nie powiedzą i się o tym nie dowiecie.